chciałam zapytać, bo pan jest sędzią. Jak się pan zapyta? No, byłem sędzią. Byłem sędzią Trybunału Stanu, to jest taki sąd trochę groteskowy, no mniejsza z tym. Jak się pan zapatruje na to, bo pan tu poruszył temat, że wszyscy i cała Unia Europejska jest przeciw nam? Dlaczego? Na zagadnienie, że my łamiemy naszą konstytucję, czyli ustawę zasadniczą. Mówi się, sędziowie to dobrze znają, dura lex sit lex, prawda? Czyli najgorszą rzeczą jest bezprawie, łamanie prawa. Jeżeli zapowiadała dobra zmiana, czyli PiS, że poprawi to, co było, to zacząć od łamania prawa, może od zmiany. Nikt nie powiedział, że konstytucja, że ta ustawa była najdoskonalszą. Czasy się zmieniają, można było ją zmienić nieco, zmodyfikować, ale łamać w taki jawny sposób. Teraz tak, mówi się, że ten rząd reprezentuje nas wszystkich, prawda? Wiemy, że tych, co na niego głosowali, zdecydowanie tak, a tych, co nie. Przepraszam bardzo, ja też jestem członkiem tego narodu. I oczekiwałam, mimo że nie głosowałam, dobrze, zgadzam się, wybór był demokratyczny, szanuję to, ale rząd, który te rządy sprawuje władzę, powinien reprezentować tak, jak tych, co głosują, tak samo i mnie, i moje interesy. Żeby znać moje oczekiwania, powinien z nami, suwerenem, rozmawiać. Rozmów nie ma. Dlaczego były według mnie te wszystkie manifestacje? Bo w Sejmie czy w Senacie, gdzie powinny się odbywać dyskusje? Proszę pozwolić pani dokończyć. Bo w Sejmie i w Senacie tych dyskusji nie było. Ograniczona możliwość rozmowy czy dyskusji. Jeżeli dwoje mówi, mogło się jakoś dogadać. Mówiło się, że okrągły stół to było nieporozumienie. Co, mieliśmy się pozabijać? Miało dojść do rozjazdu. Wie pani, nie jest zły pomysł wcale. No ja nie wiem, właśnie dziwię się, że pan to sędzia to powiedział. Przepraszam bardzo, no, bo trzeba mówić prawdę. Wie pani, trzeba mówić prawdę. Czasami, wie pani, był taki polityk niemiecki. Otto Bismarck. Proszę pozwolić dokończyć. Ja potem pan będzie komentował. Tak. Dobrze. Dobrze. Zapytam panią. Nie, ale proszę, niech pani łaskawie sformułuje. Znaczy nie pytanie, tylko na jakąś opinię. Tak, proszę. Proszę państwa, był taki niemiecki polityk Otto Bismarck. Kanclerz Niemiec, Otto Bismarck, bardzo zasłużony dla Niemiec, który powiedział, wygłosił taki pogląd, że zagadnień dziejowych nie rozstrzyga się przez głosowanie, tylko krwią i żelazem. Otóż czasami nie ma innego rozstrzygnięcia jak krew i żelazo. Proszę pani, trzeba mówić prawdę, niezależnie od tego, czy ta prawda jest przyjemna, czy jest nieprzyjemna. Trzeba mówić prawdę. Są sytuacje, w których tylko krew i żelazo może rozstrzygnąć, a nie żadne takie, wie pani, kompromisy zgniłe. No tak, są takie sytuacje. Jeżeli, no podam przykład. Podczas wojny koreańskiej, generał MacArthur twierdził, że trzeba użyć broni jądrowej w Korei. Prezydent Truman się nie zgodził. No i co? I dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, Kim Jong-un wodzi za nos cały świat. Wodzi za nos cały świat. W Hiszpanii doszło do dwóch zamachów terrorystycznych. Do jednego z nich przyznało się państwo islamskie. Przyznało się. No i co? I nic. Dlatego, a na dobry porządek, jeżeli państwo islamskie się przyznało, to następnego dnia obszar państwa islamskiego powinien zostać zbombardowany taktyczną bronią jądrową. I na 300 lat byłby spokój. Bo jeżeli ktoś targa tygrysa za wąsy, to musi się liczyć z tym, że zostanie rozszarpany. I tyle. A jak nie zostanie rozszarpany, to go tylko zachęca, żeby nie tylko za wąsę i za ogon jeszcze go ciągnął. Więc nie wolno na to pozwolić. Mikołaj Machiavelli
w księciu pisze tak. Rzymianie nie pozwalali dojrzewać niebezpieczeństwom przez uchylanie się od wojny. Bo jak niebezpieczeństwu się pozwoli dojrzeć, to wojna będzie i tak, tyle tylko, że jeszcze bardziej niebezpieczna. Jeszcze bardziej niebezpieczna, bo niebezpieczeństwo już dojrzało. Trzeba takie rzeczy likwidować w zarodku, bo później krwawymi łzami trzeba płakać. Co do tego, że rząd nie rozmawia z suwerenami, jak to pani powiedziała. Jasne, że nie rozmawia. Rząd nie bo co to znaczy rozmowa z suwerenami? Jeżeli jest rząd, jeżeli pani kładzie taki nacisk na przestrzeń konstytucji, w konstytucji jest napisane, co rząd ma robić. I nigdzie nie jest napisane, że ma rozmawiać na ulicy z jakimiś suwerenami. Bo on, rząd nie, bo na czym polega taka rozmowa? Że z jednej strony suwerenowie wysuwają pod adresem rządu jakieś propozycje, na przykład, żeby poszedł sobie do diabła, a z drugiej strony rząd by wysuwał suwerenom jakieś propozycje. Tymczasem w normalnej sytuacji rząd nie wysuwa propozycji. Rząd wydaje rozkazy. Rząd wydaje rozkazy. Dlatego się nazywa rządem. I dopóki jest rządem, to nawet jak nam się te rozkazy nie podobają, to jak możemy ich nie słuchać, ale wtedy się narażamy na to, że dostaniemy w tyłek za złamanie rozkazów, za niewykonanie rozkazów. I tyle. I na tym polega praworządność. Zaczęły się te przepychanki od tego, że Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wybrało 3 sędziów nadprogramowych do Trybunału Konstytucyjnego. I ci sędziowie mają być wybitnymi prawnikami. No to jak taki jeden z drugim sędzia jest wybitnym prawnikiem, to mamy 2 możliwości. Albo sobie zdawał sprawę z tego, że w jakim trybie został wybrany i po co, bo to dla człowieka inteligentnego nie pozostawia żadnej wątpliwości. Albo też nie zdawał sobie z tego sprawy. Jeżeli nie zdawał sobie z tego sprawy, w jakim trybie i po co został wybrany, to znaczy, że jest durniem. No to się nie nadaje na sędziego. To durnia po co na sędziego? Jeżeli natomiast zdawał sobie sprawę, to jest szubrawcem. To tym bardziej się nie nadaje na sędziego. I Prawo i Sprawiedliwość, gdyby dało się w tę pułapkę złapać, bo zrobiło to samo. Zrobiło to samo. Tylko trochę później. Tak jest. Zrobiło to samo. Ja gdyby to ode mnie zależało, to ja bym się w tę pułapkę nie dał złapać. Tylko bym tych sędziów wszystkich wywlókł z nich flaki. Tak, a jak najbardziej. Proszę pani, katolicyzm nie polega na tym, że katolicy mają być naiwni. Katolicyzm nie polega na tym, że katolik ma być naiwny. Przeciwnie, ma być, po to ma rozum, żeby go używać. Po to ma rozum, żeby go używać. I tyle. Natomiast powiem tak, że te wszystkie demonstracje, które tam się przewalały przez Polskę, no to znalazły nieoczekiwany finał. Bo ja oczywiście chętnie wierzę, że wszyscy ci, którzy demonstrowali, to przeczytali konstytucję ze zrozumieniem i tak dalej, bo to wiadomo, wiedzieli, o co chodzi. Tak, i te ustawy wszystkie, na przykład o Sądzie Najwyższym, ta ustawa o Sądzie Najwyższym miała 81 stron, no to przeczytanie takiej ustawy ze zrozumieniem to wymaga jednak pewnego poświęcenia. Rozumiem, że wszyscy demonstranci przeczytali to i zrozumieli to, co czytali i spenetrowali prawdę, w którym miejscu tam jest złamanie konstytucji. Rzeczywiście ta ustawa o Sądzie Najwyższym, tam była usterka, to prawda, złamanie konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów. Rzeczywiście, tak było.
nie chce pani dokończyć. Najzabawniejsza jest puenta do tych wszystkich demonstracji, którą dopisał Sąd Najwyższy. Otóż Sąd Najwyższy w maju, a więc całkiem niedawno tego roku, w maju tego roku zadekretował, że pan prezydent Duda, ułaskawiając pana Mariusza Kamińskiego przed zapadnięciem prawomocnego wyroku, złamał konstytucję i kodeks postępowania karnego. Ale kiedy pan prezydent Duda zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym, rządowy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, to pani pierwsza prezes, pani Gersdorf, Małgorzata Gersdorf, pobiegła do Belwederu, uszczęśliwiona stamtąd wyszła i 1 sierpnia Sąd Najwyższy, ten sam Sąd Najwyższy, co w maju zadekretował i tak dalej, ten sam Sąd Najwyższy 1 sierpnia zawiesił postępowanie w tej sprawie. Co to znaczy? Mamy dowód na piśmie, nie tylko, że Sąd Najwyższy jest przekupny, ale nawet wiemy za ile. Nawet wiemy za ile, że za cenę zachowania posad. Gotów jest zrobić ofiarę z własnych poglądów. No więc to najlepszego świadectwa Sądowi Najwyższemu nie wystawia. Natomiast wystawia do wiatru ta wolta, jaki Sąd Najwyższy się dopuścił, wystawia do wiatru tych wszystkich, którzy tam demonstrowali, myśleli, że to wszystko naprawdę. Palili te świeczki i tam rozkładali nogi pod Sejmem. No po prostu to żałosne widowisko. Nie wiem, czy... No i mnie by było wstyd, jakby mnie tak ktoś zrobił w konia. Po prostu bym się wstydził spojrzeć w lusterko. A tutaj, no... Także to trzeba wyciągać wnioski z tego i dlatego mówię, że trzeba mówić prawdę, nawet jak jest nieprzyjemna, bo w Ewangelii świętego Jana jest napisane: poznaj prawdę, a prawda cię wyswobodzi. I w stanie Virginia, w Langley, gdzie jest siedziba CIA, dla Centralnej Agencji Wywiadowczej, to tam przy wejściu do tej siedziby jest taka mozaika na podłodze, posadzka, i tam jest ten napis: poznaj prawdę, a prawda cię wyswobodzi. W Agencji Wywiadowczej. Także to, dlatego trzeba mówić.